Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności ludzi czytających książki. Bo powiem szczerze, że jest ich coraz mniej. Żyjemy w takich czasach, że czytanie książek odkładamy do lamusa. A ci, co jeszcze czytają, zaliczają się do tak zwanego rodzaju ludzkiego zanikającego. A ja chciałem Państwa zaprosić na autorskie spotkanie z panią Małgorzatą Palka i promocję jej książki zatytułowanej Ona po prostu zniknęła. Niewysłane listy do córki. Będzie to już piąte spotkanie z autorką, a drugie w Polsce. Nie tak dawno pani Małgorzata gościła w Krakowie, gdzie przyszło naprawdę sporo ludzi. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł poznać osobiście panią Małgorzatę na kolejnym spotkaniu autorskim, które odbędzie się 9 stycznia w Cieszynie. Po przeczytaniu tej książki pomyślałem sobie jedno, że tak odważna kobieta zasługuje na to, aby opowiedziała historię swojego życia, jak poradziła sobie z tą wielką traumą po tragicznej śmierci swojej córki w tak młodym wieku i na szczycie kariery, a także później w walce z rakiem piersi, gdzie zwyciężyła tę batalię. Nie znam i nigdy nie poznałem pani Małgorzaty. Rozmawiałem z nią, co prawda, telefonicznie. Widziałem ją w kilku wywiadach i to, co zauważyłem na jej twarzy, to uśmiech, który jest autentyczny i szczery. Bo uśmiech w życiu każdego człowieka jest jak lekarstwo. Ponieważ uwalnia hormony szczęścia, tak zwane endorfiny. A propos uśmiechu, Charlie Chaplin kiedyś napisał piękne słowa i skomponował cudowną melodię do piosenki zatytułowanej Uśmiech, czyli smile w języku angielskim. Przetłumaczyłem te słowa z języka angielskiego na język polski i są naprawdę godne odnotowania, a tym bardziej, że osoba, którą zaprosiłem do Cieszyna, bardzo pasuje do tych słów, które tu przytoczę, a na spotkaniu autorskim zaśpiewam osobiście tę piosenkę. Posłuchajcie Państwo. Uśmiechaj się nawet wtedy, kiedy Twoje serce cierpi. Uśmiechaj się nawet jeśli jest rozdarte. Kiedy na niebie są chmury, dasz sobie radę. Jeśli uśmiechasz się poprzez swój strach i smutek, to nie ustawaj. Uśmiechaj się, bo jutro zobaczysz, że słońce zaświeci dla ciebie i wtedy rozświetl swoją twarz radością. Ukryj każdy ślad smutku. Może łza będzie blisko ciebie, ale to będzie czas, w którym musisz dalej próbować. Uśmiechnij się. Jaki jest sens, by płakać? Przekonasz się, że życie ma sens, ale musisz próbować. Jeśli tylko się uśmiechniesz, to znaczy właśnie, że dalej musisz to robić. Uśmiechnij się. Po co płakać? Przekonasz się, że życie ma sens, jeśli tylko się uśmiechniesz. I tym optymistycznym akcentem kończę. Posłuchajcie tej pięknej piosenki w moim wykonaniu Uśmiech. Smile. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na spotkaniu 9 stycznia w Cieszynie. Smile.
goodbye. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. What's the use of crying? You'll find the life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying?